Na wakacje pełne przygód zaprasza Apart Hotel Residence Jastrzębia Góra. Głośny marsz równości przeszedł ulicami Częstochowy. Były modlitwy i okrzyki. Organizatorzy marszu mieli problem z rozpoczęciem zgromadzenia, bo na trasie wielokrotnie stawali ich przeciwnicy. Dopóki nie oddadzą tego obrazu, nie zejdziemy. Kiedy marsz spod Jasnej Góry już ruszył, nie uszedł daleko. Wszystko z powodu wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczą. Były próby przerwania tęczowej manifestacji i odebrania obrazu. W kolorowej manifestacji brały udział również rodziny, tak jak pan Arkadiusz, który przyszedł razem z bliskimi. To jest naturalne wśród ludzi, że pewien procent ludzi jest homoseksualnych, tak? No i tyle, no. To nie wiem, czy to jest kwestia popierania. Tak po prostu jest. Uważam, że powinniśmy to uznać za coś najbardziej normalnego. Chociaż dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, niektórzy nie zamierzali odejść na bezpieczną odległość. Dzieci są! Dzieci są! Finał marszu to była już walka o metry. Policjanci zespołu. Tak, za tym samochodem, dobra. Tęczowa manifestacja chciała zakończyć jak najbliżej Jasnej Góry. To jest symboliczne po prostu. Nie możemy pozwolić na to, żeby Jasna Góra została zawłaszczona, żeby hegemonia Kościoła katolickiego wpływała na każdy aspekt naszego życia. Mamy prawo do tego miejsca, tak samo jak osoby związane z Kościołem i chcemy z tego prawa korzystać po prostu. A zarzuty o prowokacje są po prostu śmieszne. Mijały kolejne minuty, a kontrmanifestanci nie zamierzali odpuścić. Idą mężczyźni poprzebierani za kobiety w sukienki. Jesteśmy teraz, oni dokonują przestępstwa. Mają flagę, jest profanacja godła polskiego, jest orzeł kolorowy. Zwróciłem uwagę policjantowi, policjant powiedział, że jak mi się to nie podoba, to się mogę z Polski wyprowadzić. Dla mnie to jest dość prowokacyjne. Tutaj jest jednak pielgrzymka małych dzieci i miejsce ani czas nie jest przypadkowy. Ja naprawdę jestem bardzo tolerancyjnym człowiekiem, ale ktoś próbuje doprowadzić do sytuacji, a wie, że taka sytuacja może mieć miejsce, żeby podejść pod sam szczyt Jasnej Góry. Organizatorzy uważają, że policja powinna bardziej stanowczo reagować, bo to oni dostali pozwolenie na swój marsz. Policja nie chciała komentować incydentów, do których doszło w jego trakcie. Całe wydarzenie odbyło się bez większych utrudnień. W drugim Marszu Równości w Częstochowie wzięło udział kilkaset osób.